Mateusz Kieliszkowski. Siemanko, właśnie drugi dzień obozu. Skład dobry, mocna ekipka, porobione. Teraz robimy parter, wieczorem zapaska, robota zapaski. Robiłem już na modlitewniku 4 razy po 15, co mam teraz robić? Jumpy. 40 razy. I bronzerem się wysmaruj porządnie. Tak, no słuchajcie, ogólnie zjechała się duża ekipa, odwiedził nas też Mamet, jest Konrad. Także myślę, że będzie ciekawie, zapraszamy też na przyszłą edycję. Jest mocny skład. Nie wiem, czy widzowie słyszeli, bo tak. Odwiedził nas Mamet, ale jest też Konrad, czyli to było takie porównanie, tak? Polska nadzieja Freak Fighter. Ale nie ma Nikoli! Wysoko, tak, Jacek nie chce mnie przewrócić, a ja nie chcę do końca uciec, tak, czyli on mnie wykrzywa na tyle, na ile mogę mnie to wybronić, dobra? Jakby nie chce mnie ukarać, tym jak najwięcej rozgrzać. Lecimy. Grosza wam coś wytłumaczę. Ja chcę mi po prostu położyć. Ja chcę w jakiś sposób i wracamy i tak na razie jedna osoba. Mateusz jest przyklejony tutaj i on mnie kontroluje bardziej, próbuje położyć moje plecy na macie. Ja się nie daję położyć i spierdzielam nogami. Dobra? Zabawa. Tak jest, zabawa to jest wszystko rozgrzewkowo. Stawiajcie się w takich sytuacjach, że nie, że jakbyście w Jagrze się najedli pospinani, tylko na luzie. Lecimy. Teraz widzimy żółwik i ja nie chcę, żeby Arek wstał. Za wstanie uważamy to. Tak? Póki jest to. Tutaj no w przepisach teraz to też jest już nie stójka, tak nie jest. Ale to już wszystko tutaj uważamy jeszcze za parter. Ja nie chcę go. Dopóki ręce są na macie, jest parter. Dopóki jest jedna chociaż. Bo to jest dalej parter. W przepisach to. Ale zróbmy, że to, żeby nie było tych głupich zabaw przepisów. To jest cały czas partner, tak? Ja chcę cały czas, jak ja zrobię to, 2 sekundy wracamy, zjebałem, nie? Są dalej zapasy, ale teraz nie chcemy dopuścić do tego momentu. Czyli ja jestem tu, zaczynam sobie, hop, i on próbuje wstać, jak cały czas tutaj męczę. Nie zabijam też walki, róbcie tak, że trochę stwarzajcie sobie sytuację, bo jak jesteście dużo mocniejsi, ja jak będę chciał mocno zabić jego tutaj zabawę, no to go zatrzymam, ale co ja z tego wynoszę? Tu jest tak, idź, spróbuj coś, nie kombinuj teraz. Dobrze zabrało, tak? Tak, cały czas rozgrzewka. Młyn, tylko się ruszamy. Zostawiamy przestrzeń, żeby się ruszać. Dokładnie, uważamy sobie sytuację inaczej, będziecie robicie siłownię. To do Konrada tam na tych... Siłownia. Na tych kulturystów. Siłownia. Bronzerem się wypierdolić i do Konrada. A ludzi spokojnie, lecimy. In my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer.
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. Nawet w grapplingu traficie na kogoś tak bardziej surowo walczącego, to nie będzie z wami w ziemiankach, tylko będzie zapaśnicą tutaj, przynajmniej na ABCC robi. Dlatego tu trzeba ciasno wyciągnąć teraz. Zobaczcie, obciążam, tak? Tu nie mocujecie się, tylko prostujecie. Wy zawsze staracie się, tak samo jak Jacek mi wjedzie w nogi, kontroluję, obciążam bark. Nie otwieram barku, bo wtedy wszystko zrobi. To samo jest tutaj. Ciach. Ciężar ciała pracuje ogólnie. No. Zwróćcie uwagę, że Marcin się dokleja i jakby wrzuca ciężar ciała na tą rękę, która zamyka to na udzie. Bo Jacek będzie chciał tu przechodzić, czyli on idzie w przód jakby, będzie tu chciał zamykać, zobaczcie, hop, i wyciągam sobie. I zawsze pierwsze co robicie, nie wchodźcie z nim w taką bójkę głupią, bo jak będzie silniejszy, będzie gdzieś tam najmocniejszy, jesteście na straconej pozycji. Nie 90 stopni. Zawsze, uważaj tylko na bark, zawsze łapiecie tutaj. Zobaczcie, ciężar jest cały na barku i pierwsza dźwignia, jaki szukamy. To jest to. To jest najszybsze, najprostsze. I ogólnie bardzo ciężko z tego uciec. Tylko to musi wiele rzeczy on też zrobić pasywnie, żeby dojść do takiej pozycji. Zawsze chcecie być tu. Jacku, czujesz mój ciężar? Tak, tak. Jest ciężko wstać. To jest ogólnie dobre na silnych gości. Zabijacie walkę. Jeszcze zobaczcie, jaka jest rękawica. Jeszcze wygodniej jest to złapać. On nie jest zbyt mobilny, ale ogólnie wyjeżdżamy. Ciągniemy to w przód. Ale teraz Jacek nie dał. Złapał głęboko nogę. Czyli tak zapaśniczo. I on wie, że jest lipa, jak ja wyjdę tu. I mi tu będzie to mroził. Trzymam dalej. Jeżeli macie jakikolwiek problem, bo nie może być otwarta ta przestrzeń. Pecyna. To nie jest piękne, ale to ma działać. Tak? Trzymacie pecynę i teraz przechodzimy, rozrywamy uchwyt. Jakbyście mieli problem, chamsko-wiśniacko w ten sposób, tak? I teraz co robię? Idzie ta ręka zegarkiem. Czyli wchodzicie tu. Nie za blisko, bo jak pójdziecie blisko, przejdzie. Też nie musi wiele. Może zostaniecie tutaj, ale nie muszę wam mówić właśnie, co tu się może wydarzyć, jak tak złapieć. Tu was prędzej on zadusi niż wy jego. To jest ogólnie lipa. Jak macie coś takiego, a nie jesteście Marcelo Garcia, puszczajcie to. To jest marnotrawienie siły. Czyli wypierdzielicie z mocy, tak nie zadusicie nikogo. Właśnie, a on może tu pójść po wam w czołg, ogólnie jakieś takie rzeczy robić. Dlatego puszczajcie, jak na tę stronę wam ktoś. Wszystko, żeby to jest zresztą dobra obrona przed gilotynami. Ale jesteśmy tutaj. Łapiemy i ta ręka, która dusi, jak wąż, jak anakonda, luźna. Ona ma pójść bardziej pod pachę Jacka. Tak? Tu po co wchodzę? Po to, że jak ujdziecie na plecy, często nawet na poziomie UFC zdarza się coś takiego. Ześlizgniecie się, jak on jeszcze zepnie kark. Chyba, że jest idiotą, to poleci z wami. No ale trenujemy, jakbyśmy mieli walczyć z najlepszymi typami. Wchodzimy i zaś z tej nogi ja chcę jakby go postawić tak, żeby on nie mógł nie uciekać, bo też może uciekać do tyłu. Jak pójdziecie za bardzo tu i się nałożą te ruchy, to po prostu jak z rynny się zsunie. Dlatego z tej nogi podchodzimy pod niego. Dlaczego? Bo go mechanicznie blokujecie. Tylko dlatego. I teraz nie lubię być tak, bo znowu jak się wepchnie, jak będzie silniejszy, leżę. No i znowu jesteście w takiej trochę patowej sytuacji, nie? Że to nie jest zero-jedynkowe, że go poddacie. Dużo lepiej jest złapać kąt. Zobaczcie, teraz on już tak łatwo nie położy. Jest dużo dalej. Jak macie jeszcze problem wcześniej zejść na łokieć, to możecie zacząć w ogóle tak, jak się boicie bardzo, bo macie dojść, że ktoś też on będzie się gdzieś strzelał. Czyli co? Bez tego nie pójdzie. Od razu jest to, podchodzę pod niego i zobaczcie, łamie kąt, on kładzie rękę. Mogę normalnie wstać, on tu nic nie zrobi, to jest dosyć mocno zblokowany. I teraz ja łapię precla, uchwyt jest dosyć dowolny, prawa ręka ma być nisko. I zachodzę na tę stronę. I teraz to, nie robimy tego, bo znowu się otwieracie. To nie jest wyciąganie do góry, to jest bardziej ściskanie. Zobaczcie, tu. Jak jest jeszcze mało mocy, dołożyć pracę nogami. To jest bardziej fizyczne. Co nie znaczy, że złe. I pamiętajcie, dusząc długo,
Ręce wam słabną i puchną. I często będzie tak, że się wyjebiecie z mocy, on będzie tyle od zaduszenia, ale jak przetrwa ten moment taki strategiczny, nic mu nie zrobicie, no to później jest lipa, nie? Z dołu. Dlatego trzeba precyzyjnie to chować. Czyli jest ciach, ciach. Tu nawet często robię te skecze z linii. Mordę otwieram. Zobaczcie. Nie jest przyjemne. Ciach. Pójdź Jacek na drugą nogę. Tu mam zabezpieczenie. Ja on śni. Nie pójdzie w tył. Jeżeli wstanie, to samo. Tak oddechło. Poleciał. Zobaczcie, wszystko jest to samo. On nie poleci na plecy. Czyli to jest pod spodem ruch. Tak, nie zajeżdżacie się, ale potrzebujecie dodatkowej siły. Trochę nogi. Ważna sprawa, nie leżcie na plecach. Bo to jest loteria. To jest jak zepsuty zegarek. Działa dwa razy dziennie. Tak? Zadziała czasem, ale tu i nie ciągniemy do góry, nie prostujemy się, tylko głowa jest hop i tu ściskacie. Każdego dotyczyka. Lecimy. Problems on problems are sober. My run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Tak, najpierw mógł najlepiej rozerwać usług w ogóle. Tak jest. I teraz zaczynasz sobie pracować. Nie, luźniej w ogóle prawa ręka. Nie, ty robisz kurwa bardzo fizycznie. Luźno, wpuść, nie? Luźno by zaraz zabijesz. Nie, no coś tam. Czyli już jesteśmy w tym momencie. Już mu rozerwać nawet, ja to lubię, tu podmęczyć. Ho, i teraz tak, możesz zrobić, patrz, zawsze coś takiego. Otwierasz i zapytaj Mameda, moja ręka prawa jest luźna, ona musi być luźna. Jak ty ją zepniesz, to się robią tutaj wszędzie miejsca. Wężenie. Od początku, no masz takie mocno. Tak, i teraz zobacz, nie idę tu, bo ja też bo to nie przewróci, to jest w ogóle z dupy. Tu spróbuj Mamed teraz, ona jest daleko, ja tu mam kontrolę. I teraz ja podchodzę tak, żeby jego podnieść. Dla niego to jest nieprzyjemne, to. On teraz jak mnie złapie nawet, patrz, ja mam kąt, on mnie nie przewróci. A jakbym był tak, to mnie przewróci. Kąt. Ta ręka luźna, jakby się pojawia jak drapał. I teraz zobacz, ja nie idę na plecy, ja idę na prawy bark. O kurde. I zobacz teraz. Moment. Ty, ale ty tak robiłeś. Tylko raz tak zrobiłeś. Tak? Dobrze zrobiłeś. Musisz iść zawsze na prawą stronę, bo dla niego będzie to ratunkiem. Jak on będzie chciał bronić gilotynę, on wstaje na nogę, będzie łapał linię. Czekaj, weź sobie, zobacz, możesz? Luźniutko. Zaraz tak, wstaję sobie delikatnie. Tak, lekko go poznać na tym kącie. On musi się zemnij trochę uszy, bo zawsze się nam będzie przeszkadzał. No. Zaraz tak, podchodzę go do góry. Ale czemu się rozprolujesz? Nie sproluj. To jedną posadzić. Nogę to wycofnij delikatnie. Troszeczkę kątło. No właśnie. No nie aż tak, nie musisz aż tak. Aha. Nie aż tak skręć. I teraz musisz się wyprostować bardziej. Nie wkładaj tej nogi. Ty musisz mieć ją luźną, bo ty chcesz nią tu zajść. Dobra, tutaj sobie zaczynam. Ale ty się za bardzo na nią wpychasz. Aha. Rozluźnij się. I jakby daj mi prawą nogę, jakbyś śliskę robił na tę stronę. Trochę wyżej, no, a tak to dobrze. Chodź Konrad, pokażemy, tylko chodzi o to, że... Ale jebnie. Nagraj to. Ale nagrywaj to. Na statystykę. Oj. Czyli zobaczcie, tutaj rozerwałem ten uchwyt i Konrad nie siedzi jak ciuma, bo w walce on nie będzie siedział, tylko w walce on będzie... Kurwa. W walce, nie na siłowni. Po co ty mnie dźwigasz do góry? No kazałeś walczyć. Najebiście. Ta ręka idzie do pleców. Konrad umrze na stojąco. Dokładnie. I teraz zobaczcie, jak ja z nim stanę, on jest silniejszy, na pewno, no to on mnie zepchnie. Po prostu w najlepszym wypadku staniemy do góry. A ja chcę to wykorzystać. Lekko tutaj. Zobaczcie. To. Znowu bawię się tym ciężarem ciała. Przenoszę jego ciężar ciała tu po co? Żeby on był wolniejszy. I inna sprawa, moja prawa noga jest coraz lżejsza. Im bardziej ja wchodzę w niego, zobaczcie, ja prawą nogą, ona tylko dotyka, jak sensa. I teraz zobaczcie. Tu zabezpieczone, idzie. Ta noga, hop. Łapiecie stopy, nie łapiecie głębiej i ważna sprawa, nie daję mu, Konrad chce wejść na mnie, ja mu nie daję, spróbuj wejść na mnie, a jest silniejszy.
Ja używam może 10% siły. No ktoś poddaje. A czy on się poddaje, bo to tak oni w tych mieli, nie? Teraz bez słowa. Słuchaj, tir nie odda. I teraz zobaczcie. To zrotowałem. Widzicie, nie chcę jego ręki tak. Dlaczego? Bo jak on będzie silny, on wam pójdzie tu. I to jest takie... To nie zadziała tak za mocno. Ogólnie tak nie złamiecie ręki. Trochę ponadwyrężacie ją bardziej. Dlatego ja ją zabezpieczam. Hop. Wyprostuj nawet mocno rękę. No dawaj, ale siły walcz, to. Walcz. No walcz, kurwa. No dawaj, no tiry ciągajesz, chłopie. Dawaj. No wyprostuj tą rękę mocno. Co? Co teraz? Ale ja nie spałem samo. Próbujemy, dawaj. Nic mnie nie bolało. No ogólnie najlepiej by było, jakby się skręcił. Ja z tymi udami tak zrobił. O. Dobra. Cyk. I teraz tak, ściągnij sobie ten łokieć. Płacimy, teraz... żeby nie urwał rąki, nie? Dobrze. Nie. I teraz ty chcesz to sobie spiąć. Już ty, kurde, już jest lipo, nie? Czujesz? No kurde, Maciej. I teraz jakbyś spiął sobie tak łapy i pracował. Nie. Nie chcesz jej wyprostować. Aha. O, dobra, już. Co? Dobra. No nie, to jest... Ty mnie... Nie nada. Nie nada. Ty tu normalnie, ty masz tu? Mnie też poczuję, tu. Ciężko, kurwa, powiem wam, kochani widzowie, to nie jest, kurwa. O, weszło. Kurwa, zaraz ja tak będę przyjmował. To jest dla hejterów wszystkich, co mnie nie holdują, teraz mogą zobaczyć, jak poryju dostaję i mogą sobie ulżyć. Wiem, że nie wyglądać powinno. Się uczy dopiero.
Tak wygląda świeżo upieczony ojciec. Człowiek jest zniszczony. Pozdrawiam mojego syna. Cieszę się, że mogłem przyjechać, bo mogę wreszcie odpocząć. To jest tak taki zjazd nowych ojców. Mamy o czym gadać. My się tu wysypiamy, tu jest zajebiście. Nikt ryja nie drze, to jest piękne. Wyobraźcie sobie, co musi mieć człowiek w głowie, że woli dostać w pizdę od Mameda Khalidowa, niż w domu siedzieć. Żartowałem oczywiście, kochanie. Jedno i drugie, mam swoje dziewczyny. Przyjeżdżam trenować. Jak oceniasz Konrada, jeżeli chodzi o jego progres? Wiesz co? Ciężko mi było. Ciężko było. Są dobrze, no. Dali w kość i Konrad i reszta chłopaków dziękuję do całego klubu. Zenit za pomoc w przygotowaniu. Konrad widzę, że z treningu na trening jest coraz lepszy. Przede wszystkim ma predyspozycję, ma chęci. I teraz trzeba tylko doświadczenie i ja trzymam za niego całą mocą, jestem z nim. Miałeś przyjemność też trenować z Krzyśkiem Radzikowskim. Co uważasz o Krzychu? Krzysiek to wariat. Krzysiek to wariat i 2-1 wygrał ze mną. Widziałem kiedyś jakieś stare zdjęcie z Chicago. Mógłbyś powiedzieć, co to była za historia? Słuchaj, właśnie wtedy poznałem Krzyśka i całą ekipę Strongmanów. Był to chyba 2010, albo 2011, dokładnie nie pamiętam. Byliśmy w Chicago na jakiejś imprezie takiej polskiej.
Byli tam pięściarze byli, ja mnie zaprosili. I strongmeni robili tam zawody, więc tam sam poznałem całą ekipę. Robert Bornejko był. I tam Radzika poznałem tak naprawdę. I od tamtej pory się znamy. Bardzo pozytywny, taki swój chłop. Czy widzisz siebie kiedyś na jakiejś gali frykowej po zakończeniu kariery? Wiesz co, nigdy nie mówiłem, że frykowe gale są jakby jak najbardziej są skazane, ale ja nie jestem frykiem. Jeżeli nawet bym zawalczył, to zawalczył ze sportowcem. Prawdziwym fighterem, nie sportowcem, nie wiem, z piłki nożnej albo z innego sportu, sportu walki. To, że są gale frykowe i same walki są, że młodzież chce trenować i idzie w tym kierunku, to jest jak najbardziej skazane, tylko że no, w domu, co nas mierzi, to są konferencje, gdzie są bardzo niefajne rozmowy między sobą, ubliżanie i tak dalej. Tego nie popieram, natomiast bardzo popieram to, że młodzież chce trenować. I niech to idzie w tym kierunku szacunku, dyscypliny, kultury, bo to ze sobą niesie każdy sport. Dobra, po treningu kras, tak? Mimo, że smaki są zarąbiste. Tak, a w torbie inną firmę trzyma. Zastrzyki. Wibowic, prawda? Wibowic. Jacek świadkiem jest. Grejpfrutowe, mimo, że smak jest kozak na maksa. Ja jestem przyzwyczajony. Jak to ham? Wziąłeś taki ham? Ham. Wszystko do tego ryjaweczka, nie Jacek? Glukoza apteczna. Gdzie twoje suple, Konrad? Mi nie wysyłają. Rozwolnienia dostał. Ja to jedyne co w życiu dostałem to od Jacka te spodenki. Stika, reszta to nic nie Stika. Ogólnie Real Farm ma najlepsze smaki. To jest jedne z najlepszych smaków. Grejpfrutowa jest zajebista. Nie, sobie tam żartuję, ale spoko. Ja nie lubię rozrabiać, a to jest, wiadomo, wsypuję z wygody. On rozrabia cały czas. Ale to mógłbym rozrabiać i pić sobie rozrabia go rzadko. Także polecam, naprawdę jest finisza nie polecam, ostatnio mi się w torbie u Rogowskiego otworzył, całą salę mu zafajdałem. Cała pucha mi się wysypała. A czy dostałeś te spodenki? 2-1 radzik, 2-1 radzik z Mamedem, to Konrad 3-1. Ale najgorsze są, nikt tu nie wie, ale z Nikolą mam 5-0. Ja w plecy. Ale to, nie, ale to co to i tak lejtowo. Dobrze. Tak? Cyfrówki. Kurwa, z Nikolą? To jeszcze dobrze? No wiesz. Nie, no wiesz, to akurat z Nikolą to każdy ma dwie. Słuchaj, ja kiedyś do Nikoli zadzwoniłem i to jest prawda. Słuchaj, on tyle obiadów wygrał, że kręciliśmy go, słuchaj, ale kręciliśmy go, dzwonił tak, dzień dobry, z tej strony tam wymyśliłem Józef Grzyb, z panem Nikolą Milanowiczem. No tak, wie pan co, mam taki nowy projekt, taką ciekawą federację otwieramy, będą ludzie walczyć ze zwierzętami. No taka cisza, no słucham. No wie pan co, chcieliśmy panu zaproponować walkę z niedźwiedziem brunatnym, nie? No taka cisza, ale jak z niedźwiedziem? No wie pan, tam się, pan się tam nie przejmuje, ten niedźwiedź to jest z cyrku, to nie jest taki zmówi dziki nie niedźwiedź. Pogryzie. On nie pogryzie pan, on jest z cyrku, on różne sztuczki zna. To trochę się tam poprzewracacie, mówię. Proszę mi wysłać Instagrama tej federacji. I się rozłączy. Instagram. Ale z niedźwiedziem walkę wziął. No. Ale wziął. Wziął. Zo niedźwiedź, bo zo, ale walkę wziął. Wiesz, Nikola też taki trochę zwierzę. Ty, ale winisz, nie wymień. Nie wymień. Nie wymień. Także twoje 5-0 z nim to jest lejtowy miarkarz. To jest. Krzyśka nie ma, to jest na Real Farma, tam było na strogę ekipę. Tego nie musisz subskrybować, tam to żebyś subskrybował. No okej, okay, tylko żebyś nie pomylił. Nie. A nie mów na żywo tutaj, że nie musisz subskrybować. Jak? Nie musisz. Dlaczego? Nie. A ja to zawsze mówię całą prawdę. Powiedz jeszcze raz w twarz. Nie, możesz subskrybować. Ale suchara nie było dzisiaj. Suchara nie było. Suchar nie przyjechał. Nie. Ale ostatnio ci pokonał, 2-1. 2-1 pokonał. 2-1. Ale walczyłeś. Tylko, że dwa razy było dla mnie, ale... Znaczy, jakiś dziwny sposób 2-1 wygrał. No to widzowie tego kochanego kanału znają go od samego początku. Ja z nim grałem małe tak, wkładami z nim się ścigałem. W kosza z nim grałem. I zawsze 2-1. Zawsze on wygrywa. 2-1. Nie, no on się będzie kłócił. Kamera była ustawiona, słuchaj, przy linii, kto kładem pierwszy na linię najechał. Pokazane było, że ja. To i tak się kłócił żoną. To tak... Mentalnie jest zwycięzcą. On jest mentalnie zawsze zwycięzcą. Zresztą trener Bandel potwierdzi. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję ci bardzo.